Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, Żytnia i klasztory. Takie stare dziady, jak jeżdżą samochodami, to ja nie wiem, czy to jest dobrze, bo tak, mówią tutaj pod kościołem ci, co te zupę żrą. Tutaj pamięci nie ma, że nic nie wie, nie możesz wiedzieć, nie może nic wiedzieć. A to pod słońce, to jest pod słońce. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Także tylko papież najmądrzejszy z całej wsi. Papież najmądrzejszy w całej wsi. Także proszę Państwa, ulica Żytnia i pod słońce i te wszystkie klasztory. To są tereny papieskie tutaj na Żytni. Jak Państwo nie wiedzieliście, bo Warszawa 3 miliony. Warszawa to nie jest przecież Anglo, Ameryka, Białystok. I prawosławie tutaj nawet nie gości. Nie ma prawosławia, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Nie ma też Biblii, nie ma też mądrości, nie ma też treningu. Czego? Nie ma treningu mózgu. Mózgu. U świadków Jehowy, przewróćcie się, piękny artykuł swego czasu czytałam, że mózg pływa, żeby człowiek pomimo wieku nie bał się zapamiętywać cyfr, liczb, sposobu i różnych innych rzeczy, żeby się uczył w dalszym ciągu całe życie, dopóki jest, dopóki żyje, żeby się człowiek uczył. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, bo tak, to tylko papież wie, o co chodzi, bo u świadków Jehowy jest taka mentalność, że świadkowie Jehowy powtarzają i mówią, że, bo tak ktoś mówi, o papież uśmiecha się, miły, uczciwy, papież dobrze wie, co on gra, w co on gra, że jakby chciał wszystkich zapędzić w ślepy zaułek. A no właśnie, ale on wie, o co chodzi. Natomiast jak oni tak, wiesz, stadnia gromadnie i tak pieprzą, oczywiście nigdy na tematy biblijne, ale chcąc być świętszym od papieża, oni ci powiedzą, że jutro będą na mszy. Tam co któryś oczywiście, co drugi, drugiej klasy, na mszy. Proszę Państwa, no my akurat pracujemy przecież. Święto to jest dzisiaj. No, to jest dzisiaj siódmy dzień, bo jak trzeba było sobie policzyć, prawda? Dzisiaj jest ten siódmy dzień. No i nawet u Żydów był sabat i to po prostu przeszło na chrystianizm, ale ponieważ Chrystus zniósł zakon przepisów, no to przecież każdy dzień jest święty, nie ma takiego jednego. A oni tak pro-żydowsko, czyli sabat sobie chytrze przenieśli z soboty na niedzielę i myślą, że Bóg ślepy, że papież nie wie, o co chodzi. Papież wie, o co chodzi i papież wie, że święto powinno być w sobotę. Papież wie, że nie ma żadnej duszyczki nieśmiertelnej, bo duszą jest człowiek, ba, nawet każde zwierzę i że życie miało być tu i że tego życia nie ma, ale jak Bóg naprawi, to przy zmartwychwstaniu wszystko będzie możliwe, tylko czy ty na to zasłużysz, jeżeli nie czytasz Pisma Świętego, jeżeli nie wiesz nawet, co to jest.